Rzeczywiście sytuacja dochodowa rolników w roku 2014 no bardzo znacząco pogorszyła się w stosunku do roku poprzedniego. Bardzo często jest tak, że niektóre ceny płodów rolnych spadły nawet o kilkadziesiąt procent, a powszechne jest zjawisko, że to, co sprzedają rolnicy, jest tańsze o 20-30%. To dotyczy owoców, warzyw, dotyczy mleka, mięsa, a więc w zasadzie wszystkiego tego, co produkuje polskie rolnictwo. I trudno sobie wyobrazić, żeby rolnicy w tej sytuacji nie zwracali uwagi rządzącym na swoją bardzo trudną sytuację. Proszę ojca, tego oczywiście należało się spodziewać. Wiemy doskonale, że ten gwałtowny spadek cen płodów rolnych jest spowodowany no, głównie tym rosyjskim embargiem. Trzeba uczciwie przyznać, że podmioty skupujące czy zakłady przetwórcze troszeczkę wykorzystały tę okazję, bo przecież Rosja nie była naszym głównym odbiorcą, no ale korzystając z tego swoistego pretekstu, że tamten rynek jest zablokowany, rzeczywiście ceny rynkowe bardzo wyraźnie spadły i rolnicy na tym cierpią. Ponieważ jest to skutek, to embargo rosyjskie jest skutkiem czy reakcją Rosji na sankcje związane z wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą, więc wszystkim się wydawało, że skoro Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a Unia Europejska doprowadziła, to znaczy wprowadziła sankcje i w związku z tym mamy rosyjskie embargo, że rzeczywiście podstawowym instrumentem poprawy dochodów rolników będą środki europejskie. I tak to wyglądało latem poprzedniego roku. Unia Europejska dysponuje pewnymi rezerwami, oczywiście nie tak wielkimi, żeby skompensować całość tych strat, ale przynajmniej skompensować je częściowo. Tyle tylko, że już na początku, w sierpniu poprzedniego roku, zostały popełnione przez między innymi naszego ministra rolnictwa poważne błędy. Otóż Komisja Europejska zaproponowała takie szybkie rozwiązanie częściowych rekompensat, ale tylko dla tych rolników, chodziło wtedy o producentów owoców i warzyw, którzy albo zniszczą zbiory, albo też przeznaczą część swoich zbiorów na rzecz organizacji charytatywnych. No wiemy doskonale, że w Polsce nie ma tradycji niszczenia zbiorów. Co więcej, no, w środowisku wiejskim jest tak, że każdy kłos, każdy owoc jest po prostu zbierany jako ten trud rąk ludzkich. I w związku z tym takiej tendencji do niszczenia tego, co z trudem się wyprodukowuje, nie ma. Natomiast minister niestety na takie rozwiązanie się zgodził. Podobnie było z tymi darowiznami na rzecz organizacji charytatywnych. Sporo ich w Polsce działa, ale one nie są takich rozmiarów, żeby były w stanie przyjąć wielkie nadwyżki produkcji rolniczej. Więc obydwie te zasady, one w Polsce mają minimalne zastosowanie i w związku z tym ze środków europejskich, które mniej więcej wyniosły w tamtym roku 400 milionów euro, do polskich rolników trafiła cząstka tego, maleńka cząstka, co więcej trafiła w zasadzie tylko do wybranych, do pojedynczych dosłownie osób. Więc rolnicy, natomiast minister Sawicki mówił o tym, że skutki tego embarga przynajmniej częściowo będą rekompensowane wszystkim rolnikom. Więc to jest ta podstawowa rzecz. Druga rzecz to jest sytuacja na rynku mleka. Otóż z jednej strony Unia Europejska znosi limity produkcji od kwietnia tego roku. I tamten rok już był takim rokiem, że rolnicy wiedzieli, że tych limitów nie będzie, w związku z tym zwiększali produkcję. Niestety limitowanie ciągle było i w związku z tym przy spadku cen na mleko, o którym wspominałem, pojawiły się jeszcze kary za przekroczenie limitów produkcyjnych. W tamtym roku, za poprzedni rok mleczny, była to kwota około 200 milionów złotych. Potężna już jak na polskich rolników, a przecież mówimy o specjalistycznych gospodarstwach, które funkcjonują w oparciu o kredyt i jeżeli teraz ściągnęło się w ciągu zaledwie 4 miesięcy tę karę przy spadających cenach mleka, często było tak, że niektóre gospodarstwa przez cztery kolejne miesiące były pozbawione w ogóle środków za dostawy mleka. Tak to zostało przez Polskę skonstruowane i wiele z nich ma olbrzymie kłopoty. Ten rok mleczny jest jeszcze poważniejszy, bo te limity zostaną przekroczone jeszcze mocniej. Szacuje się, rok mleczny skończy się z końcem marca, wtedy będą ostateczne dane, ale że te kary dla polskich rolników sięgną
około 900 milionów złotych, niewyobrażalnej kwoty. Jeżeli rzeczywiście przyjdzie to polskim rolnikom zapłacić, to większość najlepszych gospodarstw mleczarskich zwyczajnie splajtuje. I we wszystkich tych kwestiach minister Sawicki w zasadzie nie zrobił nic, no może troszeczkę przejaskrawiam, zrobił niewiele, a przede wszystkim na forum europejskim był szalenie nieskuteczny. No przecież... A może, przepraszam, że wejdę w słowo, ale też minister Sawicki obwiniał sytuację wprowadzania embargo na polskie te wszystkie produkty żywnościowe, no obwiniał tych, którzy byli na Majdanie. Chodzi tutaj o polityków Prawa i Sprawiedliwości. No więc właśnie to była nieuczciwa taka gra PSL-u jeszcze latem poprzedniego roku, sugerująca, że to zaangażowanie, no właśnie, Prawa i Sprawiedliwości, które przecież jest partią opozycyjną, przyczyniło się do tego embarga rosyjskiego. No, Rosja wprowadziła embargo w odniesieniu nie tylko do Polski, ale w stosunku do 28 krajów członkowskich, wszystkich, nie wiem, Hiszpanii, Włoch, przecież żadnego Hiszpana czy Włocha nie było na kijowskim Majdanie, mimo tego te kraje także embargo obejmuje, więc to było bardzo bałamutne, głupie, a niestety w sferze realnej minister Sawicki nie zrobił nic albo zrobił bardzo niewiele. No przede wszystkim razi ta nieskuteczność. Proszę ojca, no taki pierwszy z brzegu przykład nieskuteczności. Otóż na skutek nacisków tych krajów położonych najbliżej Rosji, a więc głównie krajów nadbałtyckich, także Finlandii, Unia Europejska zdecydowała się późną jesienią tamtego roku na taki tak zwany pakiet mleczny. To były nieduże, no właśnie zaadresowane do producentów mleka. Ono, wartość tego pakietu wynosiła około 30 milionów euro, czyli to jest 120 milionów złotych. I ja byłem święcie przekonany, że ponieważ Polska no, jest sąsiadem Rosji, tak jak Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia, to że polscy rolnicy w ramach tak zwanego tego małego pakietu mlecznego się znajdą jako rolnicy, którym troszeczkę trzeba wyrównać te straty. Absolutnie. Rolnicy litewscy, łotewscy, estońscy są, fińscy podobnie, natomiast Polski w tym pakiecie zabrakło, bo ponoć minister czy służby ministra we właściwym czasie nie przedstawiły twardych danych dotyczących poziomu spadku cen. Interweniowaliśmy w tej sprawie na poziomie Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego razem z europosłem Januszem Wojciechowskim. Rozmawialiśmy nawet z komisarzem w tej sprawie, ale proszę ojca, no bez zaangażowania polskiego rządu, który ma całe instrumentarium, żeby przekonywać urzędników brukselskich, no rzeczywiście my w Parlamencie Europejskim z tymi problemami sobie nie poradzimy. Więc choćby ta nieduża w sumie sprawa, mówię nieduża w sensie ciężaru finansowego, bo rzeczywiście to skromne pieniądze, jakie Unia zdecydowała się przeznaczyć na poprawę sytuacji producentów mleka, ale jednak nawet i tych skromnych pieniędzy Polska nie może, czy producenci polscy nie mogą po nie sięgnąć, ponieważ minister i jego służby są wyraźnie nieudolne. Natomiast są bardzo udolne, bardzo skuteczne, bardzo sprawne w ściąganiu tej kary za poprzedni rok mleczny, o której mówiłem. No, znam przypadki z województwa mazowieckiego, właśnie rolników, producentów mleka, którzy wcześniej korzystali z dotacji unijnych, nomen omen, z rozwoju obszarów wiejskich, brali kredyty, rzeczywiście weszli w produkcję mleka, budowali nowoczesne obory, a poprzez ten mechanizm potrącania kar w całości przez 4 miesiące te gospodarstwa właśnie nowe, nowoczesne, postawione zostały na skraju bankructwa. I to jest już ewidentna wina Agencji Rynku Rolnego, która po prostu nie zwraca na to uwagi. Ja wiem, przegraliśmy ten spór, kary trzeba płacić, ale można je było rolnikom rozłożyć chociażby na rok, a nie egzekwować je po prostu stanowczo, zwłaszcza, że te pieniądze pójdą do budżetu brukselskiego, więc mówiąc już tak bardzo brutalnie, nie mieliśmy specjalnie interesu, żeby tak brutalnie te pieniądze z rolników ściągać. Bardzo poważnie się obawiam, bo przed tym stoimy, że skoro tak ściągano te kary za poprzedni rok, przypomnę 200 milionów złotych, to jeżeli rzeczywiście z równą bezwzględnością podejdzie Agencja Rynku Rolnego od kwietnia obecnego roku do ściągania tych czterokrotnie czy pięciokrotnie większych kar za obecny rok,
to naprawdę polskie mleczarstwo, z polskiego mleczarstwa nie zostanie kamień na kamieniu. To jest jakaś naprawdę zadziwiająca historia, bezmyślność, brak odpowiedzialności. No i rezultatem tego są protesty rolnicze. Rolnicy po prostu bronią swoich warsztatów pracy. Bo rzeczywiście pracownik, jeżeli zlikwidują mu jeden zakład, może poszukać sobie innego miejsca pracy, ale dla rolnika i jego rodziny to jest jedyny warsztat pracy. I jeżeli teraz rzeczywiście nie ma dochodów albo dochody spadły, a zobowiązania trzeba płacić kredyty, trzeba kupować nawozy, trzeba płacić za dostawy energii elektrycznej, za dostawy paliwa rolniczego. Rolnikom nikt tych zobowiązań nie kredytuje, tylko żąda od razu pieniędzy. Więc to jest taka skarbonka, w którą wkłada się codziennie te pieniądze. Jeżeli nie ma dochodów, albo dochody są nie pokrywają nawet kosztów wytworzenia z poprzedniego roku, to mamy dramat. I stąd ta determinacja rolników. Moim zdaniem żaden rolnik nie jest skory do tego, żeby wychodzić na ulicę albo też swoim sprzętem rolniczym blokować drogi. To jest po prostu ostateczność. I takie lekceważące podejście, jakie przedstawia minister Sawicki, że on nie wie, dlaczego rolnicy wychodzą na drogi, że on jest gotów rozmawiać przecież, ale przecież ci rolnicy widzą od blisko roku jego ewidentną nieskuteczność. Jego ewidentną nieskuteczność i na forum europejskim, i na forum krajowym, i taką beztroskę, że jakoś to będzie. No wszystko wskazuje na to, że jakoś nie będzie, bo rolnicy rzeczywiście po pierwsze bronią swojego warsztatu pracy, po drugie bronią samowystarczalności żywnościowej naszego kraju, bo jeżeli zlikwidujemy część gospodarstw rolnych, to będziemy importerem netto żywności. Bardzo dziękuję, panie pośle, bo do tej sprawy na pewno będziemy jeszcze wracać, bo wiadomo, trwa ten strajk. Proszę ojca, ta sytuacja nie zmieni się z dnia na dzień. Ceny na płody rolne, w dalszym ciągu utrzymują się na takim poziomie, więc my rozmawialiśmy o sytuacji po roku 2014, tak, za te półrocze, kiedy obowiązuje embargo, ale sytuacja na wielu rynkach w ogóle się nie zmienia i nie widać perspektyw, żeby się zmieniała. Stąd właśnie ta determinacja, stąd chęć poważnej rozmowy z ministrem rolnictwa, żeby pokazał perspektywę, co w roku 2015, czy uruchomi jakieś instrumenty wsparcia, czy nie będzie egzekwował tych kar za mleko. To są podstawowe pytania, na które minister nie udziela odpowiedzi i rzeczywiście lekceważy rolników, spycha ich na dalszy plan, mami jakimiś tam rozmowami, a tu potrzeba konkretów, konkretnych rozwiązań, konkretnych zobowiązań rządu, bo to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Jeżeli polskie rolnictwo zaabsorbowało sporo środków europejskich, jeżeli jesteśmy rzeczywiście jednym z czołowych eksporterów zdrowej żywności do krajów Unii Europejskiej, to na tę dziedzinę gospodarki, bo jest to przecież poważna dziedzina gospodarki, trzeba chuchać i dmuchać, a nie ją lekceważyć i pozbawiać jej możliwości egzystencji. Ciekawy jestem, co by było, gdyby minister Sawicki był ministrem, we Francji, w Anglii czy w Niemczech i zaserwował taką sytuację tamtejszym rolnikom. Ta sprawa proszę ojca, ja troszeczkę z bliska przyglądałem się tamtejszym protestom rolniczym. Nasze protesty rolnicze, ja wiem, że one są uciążliwe dla przypadkowych ludzi przejeżdżających drogami, którzy muszą stać w olbrzymich korkach. Ale francuskie, czy belgijskie, czy holenderskie protesty rolników, one są naprawdę brutalne. Oni potrafią zablokować centra wielkich miast, wylewać cysterny mleka po prostu na ulicę, albo gnojowicy. To są naprawdę bardzo twarde protesty, przy których te nasze wyglądają na bardzo delikatne. Ale polscy rolnicy naprawdę nie są nastawieni na konfrontację z rządem. Oni chcą pokazania im jakiejś perspektywy, że polskie państwo o nich pamięta, polskie państwo się o nich stara, bo przecież wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą, przyczyną tej wojny nie są polscy rolnicy. Oni są jedyną grupą zawodową, która na tym cierpi. I państwo polskie powinno do tego podejść poważnie, a nie tak, jak prezentuje to rząd Platformy i PSL-u.